Więcej informacji o gwiazdach i celebrytach znajdziecie na stronie gazeta.pl. Wiosną jeden z członków ekipy serialu Mecenas Porada, w którym Aleksandra Domańska wciela się w główną bohaterkę, doniósł nam, że aktorka spodziewa się dziecka. W sierpniu potwierdziła te doniesienia, a na początku października ogłosiła, że dziecko jest już na świecie. Teraz aktorka próbowała założyć spodnie, które nosiła przed ciążą. Podzieliła się tym w mediach społecznościowych. Aleksandra Domańska próbowała założyć spodnie, które nosiła przed ciążą. Aleksandra Domańska wspiera ruch Body Positive i wiele razy podkreślała, jak ważna jest samoakceptacja. Nowym wpisem na Instagramie tylko potwierdziła, że ma duży dystans do siebie i nie patrzy na często krzywdzące kanony narzucane przez media społecznościowe. Aktorka zdradziła, że nie udało jej się jeszcze założyć spodni, które nosiła przed zajściem w ciążę. Dzień dobry buziaczki. Chciałam tu tylko nadać sobie tytuł pierwszej najwnieczki za to, że myślałam, iż wskoczę już w dżinsy przedciążowe. Tytuł pierwszej najwniaczki jest ze mną od lat. Wiedzą o tym moje bliskie bardzo dobrze. Wierzcie lub nie, ale jak Joanna Lichocka powiedziała, że przesuwała palcem pod okiem, to był taki moment, że prawie jej uwierzyłam. A jak tam wy i wasze naiwne serduszka? Całuję czule, napisała na Instagramie. Jej wpis spotkał się z pozytywnym przyjęciem wielu kobiet. O stara, miałam to samo, mierzę te spodnie co tydzień i mam takie halo, przecież karmię piersio, daleko jeszcze papo smerkie do tej figury sprzed ciąży. Napisała Zofia Zborowska. To tylko spodnie. Twoje ciało dokonało wielkiej rzeczy. Uwielbiam. Świetnie wyglądasz, jest uśmiech, a więc jest dobrze. A ja bym dorzuciła, że często to nie naiwność, a niewinność. Piękna jesteś, Oleńko, niesamowicie, czytamy w komentarzach. Powrót do sylwetki sprzed ciąży nie u każdej kobiety trwa tyle samo. Najważniejsze jest zdrowie i to, by czuć się dobrze we własnym ciele, a nie za wszelką cenę wracać do dawnej wagi, bo ktoś tego oczekuje.